Twoją wielką chwałą, byś się mną posłużył tak jak chcesz. Jestem Twoim narzędziem w Twoich rękach. Ty mnie namaszczaj, namaszczaj mój wzrok, moje dłonie, moje usta i moje serce. Kieruj mną tak jak chcesz. Kieruj nami wszystkimi tak jak dzisiaj chcesz. Ty, który otwierasz nam drogę do siebie, przywołujesz i wzywasz nas ku sobie. Bądź błogosławiony mocy Ducha teraz i na wieki wieków. Amen. No to teraz sobie siadajcie. Ja podejdę do ambonki sobie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jak wy się w ogóle czujecie? Dobrze? Czy czujecie jakąś zmianę w waszym życiu? He? Tak? O ludź. Czujemy. No, powiem wam, że zawsze seminarium, w którym biorę udział, obserwując ludzi, to co się w nich dokonuje podczas tych kilku tygodni, to jest jakiś taki moment, takich można powiedzieć jak 9 miesięcy dziecka w łonie matki. Nie? Że tam się dokonuje naprawdę niesamowity rozwój. Nawet jeżeli dzisiaj być może totalnie nic nie czujesz. Nawet nie chodzi o to takie czucie, nie? Tylko może niczego nie dostrzegasz w sobie, że jakaś wyjątkowość się dokonuje w tobie. Nawet jeżeli tego kompletnie nie widzisz, to chcę tobie powiedzieć, że On to robi. On to robi. Kiedy jesteś w łonie matki, czujesz coś? Pamiętasz coś z tego? No nikt z nas tego nie pamięta. Nikt. Ja nic nie czułem. Nie. Ale moja matka czuła. Są tu mamy? Są? Są. Słuchajcie, my musimy nawiązywać kontakt. Bo ja się czasami coś pytam, nie? Jak dziecko było w łonie mamy, czułaś? Czułaś. I taki jest właśnie Pan Bóg. Pan Bóg jest tym pierwszym, który czuje. Ma czucie z drugim. Niesamowicie czuje wszystko. Czuje nawet wtedy, kiedy nic się nie dokonuje. Z powodu różnych sytuacji nic się nie dzieje. To On to wszystko, On tego wszystkiego doświadcza, bo On Cię ma w sobie. Rozumiesz? On nas ma w sobie. I nawet jeżeli ja czegoś nie widzę, to On tego wszystkiego doświadcza. On jest tym pierwszym, który tego wszystkiego doświadcza. I dzisiaj może tego nie widzę, ale po tych kilku tygodniach spędzonych tutaj, na tych konferencjach, na spotkaniach w grupach, mogą się dokonać wielkie cuda w waszym życiu. I chcę ci to dzisiaj powiedzieć. Bo zobacz, Pan Bóg cię tak naprawdę niesamowicie rodzi. Niesamowicie. Wpierw zaprosił ciebie do takiej pierwszej decyzji. I wtedy się spotkaliśmy, kiedy rozmawialiśmy o tym, jaki On naprawdę jest. Jak jest nieograniczony. Jak jest nieograniczony. Jest tak z tobą związany emocjonalnie, duchowo, na każdej płaszczyźnie. Jest tak bardzo z tobą związany. Tak bardzo ciebie ukochał jako pierwszy. Nie ukochał ciebie za coś. Nie ukochał ciebie za to, że jesteś fajny, w porządku, grzeczny, cudowny, cudowna, uczciwa. I nie przestał cię kochać wtedy, kiedy znów to zrobiłeś. Kiedy znów ja i ty upadłem, nie poradziłem sobie, to On mnie wtedy nie przestał kochać. On mnie kocha, kropka. I już wiem też o tym. I też ta Jego wielka radość, ta Jego wielka miłość, to wielkie przywiązanie we mnie jest wtedy niedoświadczalne, kiedy tak naprawdę ja decyduję się na inną drogę, na inną rzeczywistość. Rzeczywistość taką opuszczenia domu. Daj mi to, co moje, ja stąd idę.
Tak jak ten syn, jeden z tych braci, wziął kasę i powiedział, ja stąd wychodzę, ty mnie nie interesujesz. Nie? I to jest ciekawe, że on mnie dalej nie przestaje kochać, ciągle wychodzi naprzeciwko mnie, ja sobie idę, mam go gdzieś. I wtedy przestaje doświadczać tego, że on jest przy mnie, chociaż ciągle jest. Ale ja tego nie widzę, nie dostrzegam, nie doświadczam, nie czuję z nim. Dlaczego? Bardzo proste. Dlatego, że ja decyduję się na inną drogę. Na inną. I wiem, że kolejnym moim takim krokiem, kolejną decyzją, która się miała dokonać, i myślę, że to zrobiliście, podjęliście krok ruszenia do kraty konfesjonału, by oddać swoje życie, by oddać wszystko to, co jest głupie, nędzne, to, co jest ciemne, to, co jest ciągle niedoskonałe, to, z czym ciągle sobie nie radzisz, właśnie, żeby doświadczyć, jak ta łaska na nowo się dokonuje, jak ta łaska na nowo się wraca do ciebie i mówi, a ja cię kocham. I ja cię kocham. I ta decyzja zobaczenia czy ujrzenia tej doskonałości, jaką Bóg mi daje przez wiarę i nawrócenie, że ja się wyrzekam tego, co jest głupie i decyduję się w końcu na drogę wiary. Dokonujemy tego ciągle na Eucharystii, wyznajemy wiarę. Wyznawać wiarę to jakbyś powiedziała do swojej, tak jakbyś powiedział do swojej żony, ja cię kocham, ale mówiłeś to wczoraj i dzisiaj rano. No tak, ja to wyznaję. Ja ciągle to wyznaję, że my jesteśmy dla siebie wow. Jesteśmy kimś dla siebie bardzo bliskim. Ja to wyznaję. Ja ci to znów mówię, że cię kocham. To jest taki moment, tak naprawdę, kiedy na nowo odnawia się relacja między nami a Jezusem, bo Jego jest niezmienna, ona jest stała, jest ciągle taka sama. Ale ja chcę Mu to powiedzieć. A skoro to się wszystko zadziało, skoro to się wydarzyło, to dlaczego dzisiaj nie mam podjąć kolejnego kroku, kolejnej ważnej decyzji? Dlaczego nie mam podjąć czegoś ważnego w moim życiu? Bo skoro jestem na drodze nawrócenia, wyznałem wiarę w Niego, to dlaczego nie mogę dzisiaj powiedzieć, że Ty jesteś moją drogą, jedyną drogą, że jesteś moją jedyną prawdą i jesteś moim jedynym życiem? Dzisiaj mogę to powiedzieć, bo jeżeli stawiam krok kolejny, to ten jest następny i ja mogę go podjąć, bo skoro ja już widzę, że On mnie kocha, dostrzegam to, doświadczam, skoro ja w końcu wiem, co mnie od Niego oddala i w końcu wyznaję Mu tę miłość, to dzisiaj mogę powiedzieć, ja już nie chcę być Panem mojego życia. Nie chcę. Nie chcę. Bo mogę Tobie zaufać. Jestem o tym przekonany. Jesteście o tym przekonani? Że możecie Jemu zaufać? I to się musi dokonać w ogromnej wolności. To nie, że tak wszyscy to ja też tak zrobię, to tak też tak powiem. Nie. To się musi dokonać w ogromnej wolności. Ogromnej wolności. I teraz powstańmy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów, co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy? A oni odpowiedzieli, mówią, że jest Janem Chrzcicielem, inni, że jest Eliaszem, a jeszcze inni, że Jeremiaszem lub którymś z proroków.
zapytał ich, a według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus mu odpowiedział, szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, gdyż nie poznałeś tego ludzką mocą, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie. Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś skałą. Na tej skale zbuduję mój Kościół. Oto Słowo Boże. Możemy usiąść. I to pytanie dzisiaj należy postawić sobie. To pytanie dzisiaj stawia nam Chrystus. Dobra, teraz dzieciaki, powiedzcie mi. Powiedz mi, Marzena. Powiedz mi, Paweł, Piotrek. Powiedz mi, Aniu, Agnieszko, Andrzeju, Wojtku, Ludwiko. Powiedz mi, znamy się? Kim jestem dla ciebie? Co byś dzisiaj mogła powiedzieć? Co byś mógł o mnie powiedzieć? Kim ja jestem w twoim życiu? Czy jestem w twoim życiu pierwszy? Czy jestem być może ostatni? Czy jestem na którymś tam miejscu w hierarchii twoich wartości, decyzji, pragnień, marzeń? Gdzie jestem w twoim życiu? Czy jestem dla ciebie najważniejszym punktem zainteresowania? To są pytania, które ja sobie osobiście, powiem wam, ciągle stawiam. Ciągle. Chociaż nieraz podejmowałem taką decyzję i mówiłem tak, jesteś Chrystem, moim Królem, jesteś moim Panem. Jesteś moim Panem. I często w moim życiu muszę to odnawiać. Bo nie stawał się pierwszy. Nie stawał się pierwszy. Ale którymś tam z kolei. Czy nie jest tak w życiu każdego z nas, w zasadzie każdego dnia? Ten dzisiejszy dzień, ja się tak, powiem wam, wzruszyłem na tej mszy świętej, kiedy mówiłem o tej świątyni i dzieliłem się z wami tym słowem. Uważam, że to jest wszystko ze sobą bardzo pięknie powiązane. Bardzo pięknie. Że naprawdę On chce, żebyśmy to dobrze zrozumieli i czuli razem z Nim, tak jak On czuje to z nami. Jak On czuje. Naprawdę On tego chce. Pierw popatrzmy na to imię. Na imię Pan. Co w ogóle oznacza ten tytuł Pan? Jest to w Starym Testamencie widzimy, że ten tytuł Pan oznacza imię. Oznacza określenie, tożsamość Boga. Boga, który ocala i zbawia. Tego, który jest skutecznie obecny w danej sytuacji i panuje nad sytuacją. Ukazuje swoją potęgę, wyższość nad innymi władcami, okolicznościami, okolicznościami przyrody i trudnościami w kontekście również wyprowadzenia z niewoli egipskiej. To oznacza, że jest tym, który stwarza świat. To ponowne stwarzanie, to też jest stwarzanie, idea jego pragnienia, która jest w nas. W świecie pogańskim tytuł Pan również był znany i odnosił się do całkowitej, nieograniczonej, wręcz boskiej władzy cesarzy rzymskich. Wola cesarza równała się z odpowiednim dekretem prawnym zmieniającym życie podwładnych i samego cesarstwa. I patrząc na pogańskie i świeckie rozumienie tytułu Pan, widać, że on oznacza ono nieograniczoną i całkowitą władzę nad osobą lub rzeczą, oznacza realny wpływ na życie innych ludzi, ale też możliwość decydowania i zmiany sytuacji. Gdy rozpoczyna się
Nowy Testament i ta wielka nowina o Jezusie to tytuł Pan, jakim został obdarzony Jezus, jest zrozumiały, uwaga, zarówno dla wyznawców religii żydowskiej, jak i dla pogan żyjących w obrębie Cesarstwa Rzymskiego. Bo Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jezus Panem. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył. Czytamy w liście do Filipian. I darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jezus pokazuje to poprzez znaki. Jezus pokazuje to poprzez czyny, które dokonuje. Władza nad światem stworzonym, rozmnożenie chleba, przemiana wody w wino. Władza nad światem duchowym, wypędzanie złych duchów, znajomość myśli ludzi. To czytamy w Ewangelii Markowej i Mateuszowej. Też posiada wielką władzę nad chorobami. I to jest taki inny wyraz władzy nad stworzeniem. Tak jak Bóg może dokonać przemiany wody w wino, czy rozmnożyć ryby i chleb, tak również może przemienić, czyli uzdrowić człowieka, bo ma nad tym władzę. Tu jednak dochodzi aspekt wolności. I to jest bardzo ważne. Aspekt wolności, wolności człowieka. Bóg może to zrobić. Bóg może dokonać wielkich rzeczy. Ale uwaga. To zależy od mojej decyzji, od mojego tak. Ponieważ Pan Bóg nie uczyni czegoś na siłę, tego nie może zrobić. I widzimy to w uzdrowieniach paralityka, kobiety cierpiącej na krwotok, uzdrowienie niewidomego. Czy chcesz, aby mógł Ci to uczynić? Czy tego chcesz? I poza takimi znakami, bo to trzeba też powiedzieć, Jezus także wprost mówi o tym, że jest Panem. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Nie jakaś, nie częściowa, nie czasowa, nie ograniczona miejscem. Jezus posiada wszelką władzę i na ziemi, i wszelką władzę w niebie. To znaczy, że nie ma takiej sytuacji w moim i Twoim życiu, którymi nie mógłby się On zająć. Nie ma takiej sytuacji, której On nie mógłby zaradzić. Jezus zawsze, uwaga, ma coś do powiedzenia. Dana mi jest wszelka władza na niebie i ziemi. Panowanie Jezusa w moim życiu domaga się bardzo ważnej decyzji. Czyli, że tak, ja się na to decyduję, tak chcę. Kochani, nie wiem, kto jest i co jest Panem w waszym życiu. Ja mam wielu różnych panów i wiele różnych królestw, które nieraz zapanowały w moim życiu. Nieraz. I myślałem, że te królestwa, te panowania, to, co zapanuje nade mną, to, czemu ja ulegnę, to, czemu ja się pochylę, że to bardzo pozytywnie na mnie wpłynie i będzie to zmieniało moje życie. Dzisiaj świat ma różnych panów, bardzo różnych panów. Ten świat ma bardzo różne królestwa, które się bardzo pięknie mienią i świecą z pozoru. Tak naprawdę to jest tylko iluzja i tak naprawdę to jest tylko karykatura. A dzisiaj ta decyzja, do której jesteśmy zaproszeni, chcę mnie przekonać, że kiedy ja na swoim tronie życia, na własnym tronie życia pozwolę panować Jemu, to moje życie może się przewrócić do góry nogami. Do góry nogami. Wszystko w moim życiu się może zmienić. Ale kiedy? Wtedy, kiedy ja zlezę z tronu mojego życia. Jeżeli ja w moim życiu panuję, ciągle chcę podejmować decyzje,
Ciągle chce się radzić tylko i wyłącznie siebie, własnych marzeń i pomysłów. Jeżeli ja tak ciągle chcę tylko i wyłącznie budować na sobie i nie pozwolę Panu Jezusowi zainterweniować w moim życiu, to uwaga, wiele decyzji może być nietrafionych. Wiele decyzji może być nietrafionych. Czy pytasz się Pana o swoje życie? Co masz robić? Jaką drogą masz pójść? Czy pozwalasz Mu, aby On twoje życie nakreślił, kreował, budował, żeby cię w twoim życiu prowadził? Czy jednak liczysz sam, czy sama liczysz na siebie? I patrząc na to, możemy zobaczyć, ile razy nam nie wyszło. Słuchajcie, mi mnóstwo razy nie wyszło. Mnóstwo. Mnóstwo razy mi nie wyszło. Bo ciągle ja byłem Panem, to ja się liczę. Ja się liczę. Jezus powie, moje dziecko, wystarczy ci mojej łaski, nie bój się. Zaufaj mi. Zaufaj mi. Nie wiem, czy na to mówiłem. Jak będzie wyglądało niebo? Mówiłem wam to, czy nie? Tak? Tak? Nie mówiłem. Niebo będzie wyglądało tak, że kiedy już stąd sobie pójdziemy, to będzie taki moment, kiedy rzeczywiście tak będzie, to zobaczymy Jezusa na takim wielkim tronie. Na takim wielkim tronie. I On z tego tronu wstanie, jak nas zobaczy. Podejdzie do nas. Podejdzie do ciebie i powie: moje dziecko, a teraz siadaj tu na tym tronie. I przyklęknie przed tobą, weźmie miednicę z wodą, ręcznik i zacznie myć twoje nogi. I będzie mówił: dobrze, że mnie wybrałeś. Jesteśmy teraz tacy sami. Jesteśmy na równi. Jesteśmy na równi. Bardzo mi się ten obraz podoba, że wtedy będzie widać, że zrozumieliśmy Pana. To, co On w naszym życiu, czego On pragnął, czego naprawdę pragnął. I wtedy zobaczymy, że dzięki temu, że Go zrozumieliśmy, to, że nasze życie może tak wyglądać. Może warto dzisiaj rzeczywiście dokonać jakiegoś ogromnego przewrotu w swoim życiu. Bo my możemy mówić często, ale Jezus jest moim Królem, Jezus jest moim Panem, ale czy na pewno? Wątpliwości mogą pojawić się wtedy, czy pojawić się dlatego, że ja nigdy tego nie doświadczyłem, że On jest rzeczywiście Panem w moim życiu. Wynika to może z tego, że aby doświadczyć Jego mocy panowania, należy Go w końcu ogłosić swoim Panem. To znaczy pozwolić Mu działać. Pozwolić Mu działać. Moja decyzja. Czytamy w liście do Rzymian: jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, uwaga, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Uwierzyć i wyznać. I to było to, co chyba się dokonało tutaj na ostatnich spotkaniach. Uwierzyć i wyznać. To, co wam powiedziałem, to kiedyś te słowa: Jezus jest moim Panem, to była jedyna formuła wyznania wiary. Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Panem. Ogłoszenie Jezusa Panem jest, uwaga, czym ono jest? Osobistą decyzją człowieka. Nikt nie podejmie tego za mnie. Nikt. Podejmujesz tą decyzję sam. Decyzja szczera. Jeśli powiesz ją swoimi ustami, ale w rzeczywistości nie będziesz tego chciał,
Twoje serce nie przylgnie do tej decyzji. Będzie to tylko nic nieznacząca i nic nie zmieniająca deklaracja, bo to od Ciebie osobiście zależy, jak do tego podejdziesz. To ogłoszenie jest decyzją wypowiedzianą na głos. Nie wiem, czy tak jesteście przygotowani, że to będzie na głos, tak czy nie? Tak czy nie? Aha, jak ja powiem, tak będzie. Dobra, to tak zrobimy. To myślę, że fajnie by było, żebyście... Poprowadzimy razem modlitwę. Poprowadzimy razem modlitwę. Powtórzycie za mną, ale później, kiedy podejdziemy i podejmiesz taką decyzję, żeby On panował w Twoim życiu, to powiedz ją głośno przed Najświętszym Sakramentem. I będziemy podchodzili po 5 osób, myślę, że tak wystarczy, po 5 osób. Będziemy klękali tutaj na schodku i po prostu to powiedz szeptem: Jezu, chcę, żebyś był Panem mojego życia, mojego domu, moich zmartwień, moich trudności, mojego cierpienia, moich złych decyzji, decyzji nietrafionych, moich wątpliwości, mojej niewiary, tego wszystkiego, czego ja nie ogarniam, po ludzku po prostu nie ogarniam. Chcę, żebyś był Panem tego wszystkiego. Panem moich studiów, mojej rodziny. Abyś stanowił panowanie w moim życiu całym sobą. I wyraź to po prostu jednym zdaniem: Jezu, jesteś moim Panem, decyduję się na to. Dlatego zrobimy to w sposób taki wspólny, ale też bardzo indywidualny, bardzo osobisty. Powiem wam, drodzy, że fajnie jest przestać panować nad swoim życiem i trzymać się tak skrupulatnie takiego swojego zabezpieczenia, bo ciągle może nie wychodzić. Ale jeżeli dzisiaj naprawdę pozwolisz Jezusowi wejść w to wszystko, co jest taką Twoją ograniczonością, to On może bardzo mocno dzisiaj poszerzyć Twoje serce i Twoje i moje życie. Może już to robiłeś, nieważne, to zrób to jeszcze raz. Powiedz: Panie, ja Cię zapraszam do mojego życia, do tych moich nietrafionych decyzji, nietrafionych marzeń, złych kroków, złych wyborów. Panie, ja Cię w to wszystko zapraszam, żebyś to Ty mi wskazał drogę, bo Twoje królowanie jest bezpieczne, Twoje królowanie jest mądre, Twoje królowanie wychowuje. Tak, chcę podjąć tę decyzję, bo już nie chcę tak żyć. Nie chcę żyć w swoim królestwie, które jest karykaturą królestwa. Ale chcę żyć w Twoim królestwie, Panie. Nie w swoim, ale w Twoim. Gdzie ja chcę, żebyś teraz usiadł na tronie mojego życia. To Ty masz być na tym tronie. Więc ja chcę odrzucić wszystko to, co jest po ludzku, tylko moje, a nie oparte o Ciebie. Myślę, że my się często na tym kompletnie nie zastanawiamy. Tego nie robimy. Nie myślimy nawet o tym, że tak należałoby zrobić. Że tak należałoby zrobić w pełnej wolności. Wiecie, ten Jezus Chrystus, który pyta się nas dzisiaj: za kogo mnie uważasz? Kim jestem dla Ciebie? Ja naprawdę widzę w Nim takiego żebraka miłości, który patrzy na nas i mówi: dziecko, ile tak będziesz błądzić? Jak długo jeszcze? Dlaczego się nie poddasz? Dlaczego mi nie zawierzysz? Dlaczego nie pozwolisz mi, żebym to ja dzisiaj zadziałał w Twoim życiu i na nowo był kreatorem w Twoim życiu? Dlaczego mi ciągle uciekasz? Dlaczego?
Ja widzę w tym Jezusie, w tym Panu, widzę naprawdę tego, który żebra dzisiaj o moje życie. Żebra. I mówi: poddaj się. Przestań w końcu walczyć po swojemu. Ale poddaj mi się, a ja cię poprowadzę. Tego Jezus ciągle oczekiwał od apostołów, a oni tego nie rozumieli. Dopiero później to wyznanie Piotra po zmartwychwstaniu. Piotrze, kochasz mnie? No tak. Ale czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie bardziej? I to była decyzja, to był moment najważniejszy. Może ten moment jest dzisiaj. Pozwól na to, żeby on zadziałał. Pozwól mu zapanować w pełnej wolności. Tego się bać nie wolno. Tylko wiecie, i teraz wam powiem coś, co może być dla was chyba najtrudniejsze w tym, co chciałem wam powiedzieć. Wiecie, kiedy Jezus to powiedział? W którym momencie Jezus zapytał swoich uczniów, za kogo mnie uważacie? On powiedział to zaraz po tym momencie, kiedy mówił o swojej męce, o swojej śmierci. I wtedy apostołowie go wzięli na bok i mówi: co ty wygadujesz? Co ty chcesz nas zostawić? Jeszcze mówi, że teraz tam, gdzie ja idę, wy później możecie. Co ty wygadujesz w ogóle? Bo wiecie, że kiedy człowiek się zgadza na panowanie Jezusa, to będzie musiał z czegoś zrezygnować. Będzie musiał z czegoś zrezygnować. Wiecie, dlaczego tak jest często, że my nie doświadczamy, że On panuje w naszym życiu? Wiecie, dlaczego tak jest? Bo nie potrafimy porzucić swojego starego życia. Ciągle Go adorujemy, celebrujemy. W relacjach, w znajomościach, w koleżeństwie, w miejscach, w przyzwyczajeniach. Bo tak jest dobrze, tak jest lepiej, tak jest fajnie. Nie możemy doświadczyć, jak On potrafi przemienić nasze życie i przewrócić do góry nogami, dlatego że my się kurczowo trzymamy starej mentalności, starego naszego stylu. A Jezus mówi: chcesz pójść za mną? To się zaprzyj samego siebie, weź krzyż i mnie naśladuj. I takie decyzje ważne wiążą się z umieraniem, z porzuceniem. Czy jak zostawałaś żoną, nie miałaś umierać? Jak zostawałeś mężem, nie miałeś umierać? Jak decydowałeś się na tę jedyną miłość, to nie musiałeś wszystkich i wszystko porzucić w koło? Czy kogo sobie zostawiłeś? Nie. Czy jak miałeś zostać kapłanem, to zostawiasz wszystko? I dzisiaj, uwaga, dzisiaj, tam gdzie jesteś, w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś, to Pan Bóg ci mówi: i tak nie umarłeś. Tak jeszcze nie porzuciłeś swojego życia. Bo zobacz, ile w tym życiu jeszcze jest, co panuje i manipuluje tobą i kreuje twój świat. Zobacz, ile jest takich rzeczy, relacji niezdrowych, chorych, miejsc, w których przebywasz, które ciągle pozbawiają ciebie bezpieczeństwa i czucia właśnie z Nim. No to dzisiaj, Panie, chcemy Tobie to dać, całkowicie oddać, zanurzyć w Twojej krwi i powiedzieć: to Ty dzisiaj bądź moim królem, bądź moim Panem. To Ty dzisiaj zapanuj w moim życiu, bo Ty jesteś jedyną drogą. Nie ma innych dróżek. Ty jesteś jedyną prawdą i nie ma innych półprawd. I to Ty masz być moim dzisiaj jedynym życiem. I wszystko, co będę w swoim życiu robił, opieram o Twoje pragnienie we mnie. Czy to Ty, Panie, tego chcesz? Jak szedłeś na studia, pytałeś Jezusa, czy On tego chce? Czy On chce tego kierunku? Czy rozmawiamy ze swoim tatą? Ponieważ On ma najlepszy projekt na szczęście, to czy konsultujesz z Nim swoje życie? Czy jak się zakochałeś, zakochałaś, to zapytałeś Jezusa? To się może dla kogoś wydawać dziwne,
No ale tak jest, jeżeli On jest moim życiem całym, no to dlaczego się Go nie pytam? Jak wybierałaś męża, żonę, to zapytałeś się, czy ten jest tym i ta jest tą? My takich rzeczy nie robimy. I wiele innych sytuacji, które można tutaj powiedzieć. Nie pytamy Jezusa. I popatrzcie, jak wiele było nietrafionych. Bo było po naszemu. To Jego panowanie jest zgodą na to, żeby to było po Jego myśli. A Jego mądrość, Jego pragnienia, Jego panowanie jest mądre. Bo jest Boże. Bo kocha. I teraz będzie czas adoracji. Poprowadzę uwielbienie. I później, jeżeli podejmiesz taką decyzję, to w pełnej wolności proszę was, byście podchodzili i w takiej szeptem, w takim intymnym spotkaniu z Nim, po prostu Mu to krótko powiedz: Jezu, jesteś moim Panem. Tylko nie odmawiajcie tak długo tej modlitwy, bo to jest nas dużo, żebyśmy tutaj do 12 nie siedzieli, dobra? Bo czasami jest tak, że ktoś się może tak bardzo rozczulić, że nie odejdzie stąd. To wróć do ławki, tam się spokojnie pomódl, by inni mogli podejść. Ale pamiętaj, w pełnej wolności, nikt cię nie zmusza. Ale pomyśl, czy nie warto tego zrobić i naprawdę Mu uwierzyć. Bo Jezus się pyta: czy wierzysz, że mogę to uczynić? Amen.